panie burmistrzu, ważne porozumienie, porozumienie zmierzające do szybkiej weryfikacji chorób, a szczególnie raka, a to wiemy, że to jest najważniejsze szybkie wykrycie. Dzisiaj przystąpiliście do programu, który może pomóc ratować zdrowie mieszkańców Szczawna. Tak, tu wyrażam wielkie podziękowanie dla Zarządu Województwa, dla pana marszałka, który jest odpowiedzialny, dla pana marszałka Krzyżanowskiego, który jest odpowiedzialny za ten program, ale to jest coś, kolejna wspaniała rzecz dla naszych mieszkańców. Walka czy z pandemią, to co w ostatnich dniach prowadzimy, żeby mieszkańcy jak największym zakresie szczepili się, czy teraz badanie w kierunku wykrycia raka jelita grubego, to to jest bardzo istotne. Choroby nowotworowe są jednymi z zbierających największe żniwo wśród osób i dlatego też musimy temu przeciwdziałać. Wcześniej wykryte choroby pozwalają na wyleczenie osób, a więc dbajmy o siebie, dbajmy o rodzinę, dbajmy o bliskich, ale również i o sąsiadów i namawiam wszystkich do tego, żeby przystąpili do tego programu. Realizujemy ten program oczywiście w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, ale dla nas takim realizatorem bezpośrednim będzie przychodnia nasza w Szczawnie Zdroju pani Reginy Śliwy i tam mieszkańcy będą zgłaszali się, ci, którzy będą chcieli wykonywać te badania. Jesteśmy otwarci i myślę, że zapewnimy dla wszystkich chętnych testy, które należy wykonać. Nie jest to żaden problem, tylko proszę zgłosić się właśnie do Urzędu Miejskiego albo do przychodni zdrowia, żeby uzyskać informacje, jak postępować, jak pobrać próbkę, jak przekazać tą próbkę do badania. Ona trafia właśnie do szpitala onkologicznego, do laboratorium, tak żeby badania szybko zostały wykonane i mam nadzieję, że dla wielu osób nie potwierdzi się, ale jeżeli potwierdzi się, że możliwość występowania choroby, to będzie możliwość zaleczenia. I mam nadzieję, że przyniesie to efekt dla wielu mieszkańców naszego Szczawna. Profilaktyka raka jelita grubego to bardzo ważny projekt realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy z gminami. Ten projekt, którego pomysłodawcą jest marszałek Marcin Krzyżanowski i który wspólnie jako zarząd zdecydowaliśmy się wesprzeć pewnymi środkami, jest realizowany we współpracy z gminami, które zgłoszą się do nas jako do Samorządu Województwa. Dolnośląskie Centrum Onkologii udostępnia testy gminom i następnie gminy przekazują je dalej mieszkańcom za pośrednictwem na przykład tak jak w Szczawnie przychodni bądź innych instytucji. Mieszkańcy pobierają próbki, one następnie trafiają do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i w sytuacji, w której następują jakieś niepokojące objawy, wtedy tutaj do gminy taka informacja dociera i bezpośrednio do danego mieszkańca, który się zdecydował na badanie. Kiedy wiemy, że są nie daj Boże jakieś niepokojące przesłanki, no to taki mieszkaniec wie, że powinien się zgłosić na pogłębione badania i są to badania o charakterze przesiewowym. Chcemy, żeby jak najwięcej osób się im poddało po to, aby wykluczyć ewentualność nowotworów jelita, które są niestety, ale coraz częstszą przyczyną zgonów, nie tylko w naszym regionie, ale po prostu w Polsce. To jest jedna z chorób cywilizacyjnych. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie z panem burmistrzem Markiem Fedorukiem podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie. Już wkrótce, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni będzie można zacząć te testy odbierać. Wszyscy chętni będą mogli zacząć to robić. Szczawno jest kolejną gminą na Dolnym Śląsku. Docelowo chcemy, aby jak najwięcej gmin przystąpiło. No tutaj była taka inicjatywa pana burmistrza, kiedy tylko się dowiedział o tej inicjatywie, skontaktował się z nami bezpośrednio. Poinstruowaliśmy, w jaki sposób gmina może do programu przystąpić. No i dzisiaj to zostało sfinalizowane. Zachęcam wszystkich mieszkańców przede wszystkim do tego, aby dbali o profilaktykę i aby zgłaszali się właśnie tutaj do Urzędu Gminy po szczegółowe informacje, gdzie, kiedy dokładnie można odebrać testy.